Po trzecim rozbiorze Polska znika z mapy Europy. Mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej stali się poddanymi państw sąsiednich. Byli zobowiązani do złożenia im przysięgi wierności, płacenia podatków i służby wojskowej. Wielu Polaków, którzy nie pogodzili się z upadkiem państwa, udało się na emigrację. Jako jej cel w większości wypadków wybierano Francję, jako kraj, który zbrojnie walczył z zaborcami. Liczono na to, że to właśnie Francja wesprze ideę wskrzeszenia Rzeczypospolitej. W 1797 roku rząd francuski wyraził zgodę na utworzenie legionów polskich. Ich dowódcą został Jan Henryk Dąbrowski, a ich formowanie przeprowadzono w zależnej od Francji Republice Lombardzkiej w północnych Włoszech. Oddziały zostały włączone w skład armii Italii, którą dowodził Napoleon Bonaparte. W krótkim czasie spośród emigrantów oraz wziętych do niewoli żołnierzy armii austriackiej polskiego pochodzenia powstała jednostka przepełniona duchem patriotycznym, która liczyła 7 tysięcy ludzi. Mundury legionów w kroju i kolorystyce były wzorowane na polskich. Używano polskich stopni wojskowych, a komendy wydawano również w języku polskim. Wśród zwykłych żołnierzy, którzy często byli pochodzenia chłopskiego, prowadzono naukę czytania i pisania oraz historii Polski. Obowiązek dokształcania się spoczywał również na oficerach i podoficerach. W legionach pełnymi garściami czerpano z doświadczeń i wzorców armii rewolucyjnej Francji. Stanowiska dowódcze obsadzano drogą wyborów spośród oficerów. Oficerami mogli zostać ludzie spoza stanu szlacheckiego, a awanse były m.in. nagrodą za odwagę. Zniesiono również kary cielesne, a o winie żołnierzy decydował sąd wojskowy. W środowisku legionów, pod wrażeniem atmosfery panującej w oddziałach, powstał tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech autorstwa Józefa Wybickiego. W krótkim czasie pieśń nazwana już powszechnie Mazurkiem Dąbrowskiego stała się znana nie tylko wśród legionistów, ale i rodaków mieszkających pod zaborami. Od tego momentu towarzyszyła nam nieprzerwanie w walkach o niepodległość, by po 130 latach od swojego powstania stać się hymnem niepodległej już Polski. W latach 1797-1801 legioniści walczyli u boku armii francuskiej przeciwko Austrii. Po nieudanej dla Francji kampanii 1799 roku we Włoszech liczebność legionów spadła do 800 ludzi. Udało się co prawda wkrótce odbudować oddział do poprzedniej wielkości, jednak o jego ostatecznym losie zadecydowały warunki pokoju francusko-austriackiego z 1801 roku, w którym nie poruszono sprawy Polski. W szeregi legionów wdarło się zwątpienie. By rozwiązać problem niewygodnej już politycznie jednostki, Francuzi decydują się wysłać ją do tłumienia powstania antyfrancuskiego na San Domingo, czyli dzisiejszym Haiti. Po latach walk wraca do Europy raptem kilkuset żołnierzy. Mimo tego, że legiony nie osiągnęły zamierzonego celu, czyli wywalczenia niepodległości kraju, to jednak stały się tak potrzebną kuźnią kadr dla przyszłej armii polskiej. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnej wojny miało zaprocentować w przyszłości. Legiony stały się także szkołą patriotyzmu i demokracji. Z tych powodów stały się wzorcem dla kolejnych pokoleń Polaków.